Cześć, ja jestem Byku, witajcie w kolejnym odcinku z serii Farming Simulator 22. Nic się praktycznie nie zmieniło od naszego ostatniego zakończenia odcinka. Oczywiście w ostatnim odcinku były cholernie duże zakupy, wydaliśmy tyle siana. Dobra, tutaj leć sobie koś. Ja oczywiście mam problem z naszym pługiem. Może nie tyle co pługiem, co operatorem tego pługa. SI sobie nie radzi z nim. I myślę... Więc jestem... Nie no. Tak to nie. Złóżmy sobie ten pług. Pojedziemy sobie teraz do mechanika. I dokupimy sobie jedną ciekawą rzecz. Znaczy może jedną ciekawą rzecz. Dokupimy sobie rzecz, która myślę, że może mi pomóc. I na farmie. I mam nadzieję, że ten pracownik nie będzie w końcu durniał. Tak naprawdę. Będzie robił robotę tak, jak to się należy. Co ja tutaj mogę zrobić? Co tutaj się dzieje? Ej, piekarnię mogę kupić, halo? Ej, ja jej wcale nie muszę... A co tu się dzieje, halo? Czy ja mogę te wszystkie budynki wykupić w ogóle? Nie mogę. Mam piekarnię? Co tu jest jeszcze? Tutaj coś ciekawego, to jest jakiś sklep, jakiś... Halo? Nie wiem, trudno. Ja po prostu myślałem, że tam jest mechanik gdzieś. Ja po prostu myślałem, że tu jest mechanik. Ale no trudno, przeliczyłem się nieco. Dobra, nie szkodzi. Zaraz to ogarnę. Tutaj nie. Gdzie jest mechanik w ogóle w tej grze? O, tam może być. To jest mechanik, czy co to jest? Co ja tu mogę zrobić? Halo. Mogę naprawić to wszystko. Przemalować. Nie chcę nic przebyć. Ustaw. Wzór standardowy. Nie. Dokupię sobie. Ja nie mogę, on za mały. Budżet, tak? Ej, no mogę. Akurat się wszystko ogarnęło. Akurat miałem 8000 na koncie. Bueno. I sprawdźmy teraz, czy ten pracownik będzie też... miał te same problemy z tym. Czy może raczej będzie wszystko w porządku? Kurczę, dalej mam katar niestety. Nagrywam jeden odcinek po drugim. Dajcie mi sekundę, smarknę sobie. Dobra, już jestem z powrotem. No jest to straszny dyskomfort, wiecie? Jest on okropny. Gdy nie możecie normalnie mówić, bo macie zatkany nos. A przynajmniej tak jest w moim przypadku. Jestem ciekaw, co ja tu jeszcze mogę kupić na tej mapie. Dobra, tu jest... Tak, tak, tak. Zaczniemy tym razem od tej strony. Zobaczę, czy
pracownik tym razem sobie poradzi. Czekaj, wróć moment. Jeszcze tutaj jedną skibę muszę przybrać. Tak? Czy nie wykrył pola? Jak to pole nie należy do ciebie? Halo, wypraszam sobie. Bez takich tekstów tutaj. Świnie. Dobra, puść maszynę. O, patrzcie, nawet sam cofnął. Co ty robisz, chłopie? No, pamiętaj się, ej. Proszę ja ciebie, halo. Co tu się dzieje? Patrzcie na tego cholernika jednego. No dobra. Odpuszczę mu tą jedną skibę. Trudno. Niech tak będzie. Ja sprawdzę od razu, jak wygląda ziemia. Nie no. Nie jest źle. Czemu nie chcesz? Ho. Nie ma cashu, nie ma pracy, tak? No spoko, zaraz, moment. Tam coś tam zaraz ogarniemy z tym cashem. Tutaj ten. Wszyscy pracownicy się zatrzymali. A, wiedziałem. Trudno. No tego się nie spodziewałem. Tego akurat się nie spodziewałem. Zaraz coś sprzedamy. Mogę poczekać przynajmniej do żniw jakiś. Sprawdźmy, jak tam nasze zapasy. Czy miałbym coś w ogóle do sprzedania? Nie, wszystko sprzedane. Trudno. Nie ma co. Chociaż czekajcie, zaraz tam coś zobaczymy. Tak, 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 tak. Halo? Co ja bym tu mógł puścić im? Siewnik mam jeden, opryskiwacz też, header przydatna sprawa. Za 6 kloca. Za 6 tysięcy mogę tego sprzedać. No nie, dobra, zostawimy ją sobie, nie ma co. Chwastownik, traktory, też super sprawa. Nie ma co. Dobra. Niech oni wszyscy tam sobie pracują. Czemu? Jak to pole nie należy do ciebie, chłopie? Opamiętaj się. Tu mi robić, proszę bardzo. Halo. Nie wiem, jak to SI liczy. Ej, a może ten SI tak głupieje, bo te pole jest tak powiększone. Co wy o tym myślicie? To może być niegłupie. Kurczę, no. No nie wiem, nie wiem. W sumie mógłbym też wyłączyć orkę, tak naprawdę. I też by to raczej
nie było jakoś złe. Dobra, no nic. Lećmy dalej napełniać szklarnię. Pełną, wydątną, dobra. Dopełnijmy ją do pełna, ona jest już super. Lecimy dalej. No właściwie nie mam pojęcia. Jak ja mogłem się tak z kasy wyprztykać? I faktycznie to coś nowego w farmingu, że nie można zjechać na kredyty. Nie można mieć salda na minusie. Czemu nie bierzesz wody sobie, halo? Bierzesz, dobra. Która to szklarnia teraz się napełnia? Ta jest pełna, ta jest... A, ta się napełnia, zobaczcie, ta jest pełna. 16, 17... 20, pięknie. I teraz szklarnię będziemy mieli znowu z głowy na jakiś tydzień w grze. Dobra. Ale patrzę, to jakiś... Jakiś grosz właśnie dostałem. Co, dostałem około 1000. Dostałem około 1000 chyba. No nie wiem, nie wiem. Jak tam sobie radzi nasz pracownik miesiąca? No nie radzi sobie, cholernik, no. Czemu sobie nie radzisz? No kazał pan, musiał sam, no. Patrzcie na to. No nie wierzę. Chyba całkiem zrezygnuję z orki jak na razie. A przynajmniej dopóki tego nie naprawią. No nie opuszcza mi całkiem pług. Co drugi przejazd mi pług opuszcza, cholera jasna. To też za dużo tej wody nie ma co tutaj lać, bo potrzebujemy raptem 9000 tak naprawdę. Tak więc chwileczkę, tutaj zaczekam sobie. Tu nie ma co czekać, tu trzeba jeszcze podjechać, odebrać zboże od tego gościa. Dawaj, dawaj, ciśniesz maleńki. No, te traktory to teraz będą miały co ciągnąć. Będzie ciekawie. Będzie 24 tony, czy nie będzie? 22 już jest. 23. 25 będzie prawie, patrzcie na to. 25500, ojeju. Ta przyczepa jest 3 razy większa, ponad 3 razy większa niż tamta, którą mieliśmy na początku gry. No nie spodziewałbym się aż takiego przebicia. Ale... Ale... No nie wygląda, nie wygląda, jakby ona była taka 3 razy większa. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. A co wy o tym myślicie? Cholera jasna. Woda, woda, woda. Gdzie jest woda? Dobra, tej wody już starczy tutaj. I teraz zobaczmy, czy on... Tak, on się tutaj przekręci, tak. Elegancko.
Ale no właśnie nie załączy pługa, no nie wrzuci go, tak? Co to za farsa jakaś, halo? A może pług mam zły po prostu? Nie wiem. Nie mam pojęcia, czemu to tak się dzieje. Dobra, trzeba teraz napełnić tą ostatnią szklarnię. Zwrócić tą naczepę. No i przydałoby się jakieś... Co jest? Wszystkie są już pełne? No wygląda na to, że tak. Dobra. Dobra, od razu ją zwracamy, żeby przypadkiem o niej nie zapomnieć. Pokaż na mapie, zwróć. Tak, chcę ją zwrócić. Sobie tą siodłówkę kupiłem, żeby jej nie wypuszczać za każdym razem. Bo prędzej czy później i tak będziemy musieli kupić tą beczkę. Dobra, ja sobie tutaj postawię. Zobaczmy. No patrzcie na tego typa, no. Patrzcie na tego typa. Ja tu nawet nie wiem, gdzie zgłosić błąd. No i spróbuję jeszcze pług wymienić. O nie, on już ma 80%, a ja jeszcze nie wysypałem przyczepy tak naprawdę. No te traktory to już trochę tak chrypkę łapią. Sprawdźmy jeszcze, jak pszenica stoi na rynku. Pszenica nie jest źle. Nie jest ogólnie źle. Pokaż wykres w styczniu. Jaki mamy miesiąc? W styczniu sobie chyba sprzedamy. Już mamy 30 ton. Co to za buczenie było, czy mi się tylko wydawało? To może umie na ulicy? Nieważne. No i teraz powiedz mi, jak ja mam tam do ciebie zajechać, chłopie, co? No dobra, po zbożu tam walić to. Dawaj, syp. Sypiesz. W ogóle tutaj w tej grze to tak strasznie czuć ciężar naczep. Znaczy, czuć. Po prostu widać, że ten traktor się męczy po prostu, tak? Normalnie słychać, jak on próbuje dodawać gazu, normalnie chodzi na obroty. No to jest fajna nowość względem poprzednich części. Zdecydowanie na plus. Dobra, uciekamy stąd. Ja tam jeszcze sobie zobaczę, co ja sobie mogę kupić tutaj na tej mapie. Albo zobaczmy, co ja mogę zrobić z tą pszenicą. O! Tutaj mamy 29 ton. Hmm.
Tak za bardzo raczej się na niej nie odkuje. Owieczki są, działają sobie. Jak tam mój pułkmistrz? Co? On uważa, że on skończył, tak? No nie wierzę. No nie wiem, coś będzie trzeba z tym zrobić ogólnie, bo... No to straszna sprawa jest. To jest... No nie wiem, nie do pomyślenia, żebym ja tak na okrągło musiał... pilnować tego gościa, który... tutaj u mnie pracuje, na polu. No nie wiem. Jakaś łatka by się przydała. W najbliższym czasie. No dobra, nic, trudno. Na razie może spróbujemy zmienić pług. Podnieś to. Dobra. Złóż. Elegancko. I słuchajcie, orkę zaczniemy od tego chyba największego pola. W ogóle ona jest wymagana, tamta orka, czy raczej tylko tak mi się ubzdurało? Nie, jest jeszcze spoko. Tutaj wapno tylko jest wymagane. To może zaraz podskoczę, wypożyczę wapniarkę i owapnuję to wszystko. Dobra, no nie wiem. Ja na razie to oranie sobie odpuszczę. Chyba, że tutaj... Tutaj jeszcze sobie może coś poświruję z tym. Dobra, niech on sobie jedzie. Tu najbardziej właśnie oram, bo zależy mi na tym, żeby tych chwastów było jak najmniej właściwie. Ale ciekaw jestem, czy to zadziała w ten sposób, czy raczej niekoniecznie. Dawaj, dawaj, ciągnij, ciągnij, widzicie? No. Oj, 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 dawaj, 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 dawaj! A, tu już pusty jest, dobra, no nic. Ja tam tutaj tą wapniarkę ogólnie pożyczył. Ej, tutaj działa, zobaczcie. Tutaj jako tako to działa. No ja to jestem zdziwiony tak naprawdę. Jestem zaskoczony. Dobra, tu nie ma co się ceregielić, to trzeba od razu. A, nie, dobra. Nie ma co. Dobra, ja muszę ogarnąć, wypożyczyć od razu siewnik to... Gdzie ten siewnik? Siewnik do wapna, o tak. Zabrakło mi słowa. Oh no, I don't know. Co to było? Aha, opuściłem obciążnik. Dobra, nie, nieważne. Ejejejejej. Hold on. Oh no, you don't know.
Właściwie, czekajcie. Co ja mogę w piekarni zrobić? Momento, dajcie mi chwilę. Budowa. Produkcja. Produkcja i piekarnia. Przędzarnia. Mleczarnia. Cieśla. I piekarnia, tak? Truskawki. Co to jest? Czekolada. Olejarnia. Fabryka płatków zbożowych, tak? Potrzebuję teraz 100 na zakład krawiecki. Cukrownia, przędzalnia, a tu następna? No nic, no nic, nie szkodzi. Młyn do zboża. Właściwie młyn. Młyn byłby spoko sprawą. Nawet ta biogazownia była w porządku. Ale dobra, nic. Sklepy. Ajajajajaj, pszczoły. Kurczę. A właśnie, jeszcze miałem zobaczyć. Gubię się sam jeszcze. Ile tutaj mąka chodzi? No, 1600, tak. Tak troszeczkę drożej niż zwykłe zboże. Chociaż raczej nie wiem, cena dochodzi do 2000, czy tak raczej średnio. I zapomniałem już, po co tu przyjechałem tak naprawdę, wiecie? A, miałem ten siewnik, rozrzutnik do nawozu. Do wapna kupić. Zbieracze kamieni. No nic. Zbieracze, rozrzutniki. Gdzie są rozrzutniki? Tu są, dobra. Jakieś tam rozrzutniki do nawozu. A tutaj tylko nawóz. Łeto. Kup, nie, wypożycz. Dobra. Chyba raczej nie będę tutaj sypał nic. Może jedną. Co to jest? Nie, dobra, nieważne. Po prostu postawię pracownika, niech on tam sobie pracuje. Niech on sobie rozrzuca to wapno. A przynajmniej mam nadzieję, że to będzie wapno. A nie nic innego. Użyj klaksonu. No dobra, trudno. Kurczę, szkoda, że nie możemy używać tych maszyn z zadań. Ciekawe, czy ja tam mam trochę tego jeszcze? Bo przydałoby wsypać odrobinę nawet tego. Przydałoby się
odrobinę tego wapna wsypać tutaj tylko po to, żeby pracownik wiedział, co ma rozrzucać. Dobra, i starczy. A przynajmniej tak mi się wydaje. Oh no, you don't know. Kurczę, wydałem tyle kasy, mogłem za to tyle pól kupić fajnych. Dobra, leć sobie, rozrzucaj. Elegancko, tutaj. Ojej, trzeba już cię przestawić szybciutko. Dawaj, dawaj. Niestety nie mam jeszcze żadnego obornika, żeby na to wyrzucać, znaczy na to wyrzucać, żeby to rozrzucać na pole. Ale chyba trzeba będzie się świnkami nieco zająć w najbliższym czasie, więc może... Może niedługo coś tu wpadnie jeszcze tego obornika. Chociaż nie wiem, czy świnki nie produkują tylko gnojowicy, wiecie? Potrzebuję jeszcze cholery... Tak właściwie rzeczy na... Krowy, na... Świnki, potrzebuję jakiejś belarki do... Słomy. Co ty robisz? Halo, kumplu, poczekaj, opamiętaj się. Ej! Prosto proszę, za co ja płacę? Widzieliście go? Chciał po przekątnej lecieć. No nic, trudno. O, ten to leci jak chce, panie, kolego, kumplu. Ale czemu to tak? Czemu to tak, a nie inaczej? Czemu nie mógłbyś tego robić dobrze? Jak ludzie? Halo? Komi, każesz jeszcze się fatygować tutaj do ciebie. Chyba, że tutaj jest włączona orka na dwa traktory. Ej, a ciekawe w ogóle, czy jakbym zapiął dwa pługi do przodu i do tyłu. Łe, no... To? To akurat może być ciekawe i do sprawdzenia nawet. No kurczę, to trzeba będzie sprawdzić mnie w najbliższym czasie. Jak tam z czasem 12, dobra. Ciśniemy ich tam. Właśnie jestem ciekaw, czy SI sobie by poradziło z dwoma pługami. Ale to może sprawdzimy w następnym odcinku, wiecie? Dawaj, dawaj, buczysz, buczysz, buczysz. I pięknie. O to chodzi. Może o to chodzi, żeby... orać na dwa? No nie wiem, nie wiem, no słuchajcie, no szukam racjonalnego wyjaśnienia, dlaczego ten pracownik nie chce pracować tak, jak ja bym chciał, żeby on pracował. Boże, jakie mądre słowo. Jakie mądre zdanie, ja pierdzielę. Nie wiedziałem, że potrafię takie składać. Come on, mate, come on! Ja mam orać za ciebie, halo! Ale przynajmniej się nie mogę nudzić, tak? Przynajmniej się nie nudzę. Dba o to, żebym się nie nudził, tak? Dobra. Jedziesz? Dobra, jedzie. Będą mi jak niestety. I co?
zablokował się i... I to wszystko, tak? No nie wierzę, ej. Typie, nie rób mi tak. Bo to wszystko działa na moją niekorzyść dzisiaj. Ej, widzicie to? Zaraz zobaczymy, ile ten kombajn ukosi. No nie, a co? To pole było strasznie zakwaszczone. Przepraszam najmocniej. Już wracamy. Ej, no i zobaczcie, jakiego omijaka zostawia, cholera jasna. Trzeba będzie chyba te drzewa wyciąć. Kupić piłę. Ej, a teraz patrzcie, działa normalnie przez chwilę. No i chwila prawdy. Będzie to dobrze, czy to nie będzie dobrze? Nie, no i teraz opuszczę elegancko, wszystko działa, zobaczcie. Nie wiem, może on działa prawidłowo tylko na tych niemodyfikowanych polach. A tutaj o. Gościu postanowił mi się zablokować. Znowu. Łeno. Panie, tak to się nie bawimy chyba. Taki pracownik to skarb, należy go jak najgłębiej zakopać chyba. No dobra, niech tak będzie, niech będzie taki paseczek. Mogę sobie chyba na to pozwolić. No. Taki maluteńki paseczek niech zostanie. Dobra. Już? Nie no, zostaw, już ten pasek zostaw. Już nie bądź taki nadgorliwy, chłopie. Tu tam wiesz. Ogar. Jakaś rzeczka. Dobra, przejedźmy tędy. Chyba w najbliższym czasie zakupimy sobie te pola. Jeżeli tylko nam się uda. Dobra, zobaczmy, jak tam idzie dalej orka. Czy dalej gościu się zapomina i nie opuszcza tego półgumi? Ajajaj. Co ja tu robię? Halo. Dobra, i lecisz. Oczywiście pieniążki lecą tak z kąta, że ojojoj. Ej, no i ja przegapiłem moment, w którym mógłby mi wysypać na przyczepę. No co za cholera jasna. Co jest? Paliwo jest darmowe w tej grze? Halo. Może kurki, ej! Może zajmiemy się kurkami nieco? Zaraz zobaczymy, jak to się prezentuje. Ja w ogóle mam już 40 minut nagrania. Tak więc będę się z wami żegnał w tym odcinku i widzimy się tak naprawdę za chwilę, bo będę nagrywał pewnie jeden odcinek po drugim. No, tak więc na razie. Trzymajcie się, cześć.